Kochani, materiał jest przeznaczony tylko dla osób dorosłych. Miłego oglądania. Wielkie brawa przed wami, fenomenalna Wiolka Walaszczyk! Mieszko Minkiewicz, dajcie mu! Sobie wodę wyciągnę. Gwiazda wieczór, po tych głupoty gadam. Jak tam macie jeszcze siłę? Jest ogień z rury, co? Jest dobry wieczór, nie? Dobrze. Słuchajcie, ja... Barbarka. Czy tam jest wódeczka? Proszę, że ja ciebie. Niestety. Niestety, Jezus, jak ja bym się napiła. Boże. Słucham? Nie ma? Naprawdę nie ma? Ale po twarzy wydaje się, że jest. Kurwa. Nie? Ale... Słuchajcie, ja generalnie jak jeżdżę po Polsce, to mówię, co się u mnie dzieje prywatnie. Bo jak już wcześniej wspominałam, jestem chora psychicznie i dzieje się dużo jakichś zwariowanych rzeczy. I dzisiaj będzie dokładnie to samo, powiem, co się dzieje u mnie w życiu prywatnym. A ostatnio była bomba, totalna bomba, coś, co zrewolucjonizowało moje życie. Udało mi się to powiedzieć. Ja zaraz się odwrócę i powiem zdanie i tu ma być totalny rozpizdzie. Ja bardzo liczę na was, bo to jest po prostu hit w moim życiu. Pani tutaj, jest pani ze mną jeszcze? Jest jeszcze siła. Jest, wykrzesa pani z siebie wszystko, co pani ma tutaj w trzewiach i tak dalej. Damy radę? Nie. Nie damy rady? Nie ma pani siły? Nie ma. Nie ma pani siły? Zaraz kurwa zobaczymy. Teraz będę tylko do niej mówić, nie? Nie, więc liczę, bardzo proszę, odwracam się, mówię zdanie, jest rozpiździel. Uwaga, moi drodzy, Wiolka Walaszczyk w sierpniu wyszła zewnątrz! Dobrze, tak! Jebać biedę! Ktoś mnie chce, kurwa! Się czują zwierzęta ze schroniska. Tak, naprawdę. Taka była moja pierwsza myśl. Jak się oświadczył, naprawdę mnie chcesz? Przemyślałeś to? Nie zostawisz mnie przed wakacjami? To jest takie kurwa trochę schronisko. Najpierw zabiorę na spacer, potem zaczął karmić. Ale powiem wam, że oczywiście pierścionek zaręczynowy, za dużo dwa rozmiary, taki kurwa progresywny. Ja wiem, że Tomek wszedł do apartu i mierzył na sobie, nie? Okej, okay, bierzemy to, to jest to gówno, biorę to, to jest to. Ja się cieszę, że on tego z rurki miedzianej nie wyciął, naprawdę. Ale powiem wam, że mi odjebało po zaręczynach, naprawdę. Odwaliło mi totalnie. Ja nagle zaczęłam mu cerować skarpety, robiłam mu gulasz, czyściłam po nim kibel, jak się wysrał. Skończyłeś już, kochanie, wisić, kurwa, ja wyczyszczę, wisić. Wisić. Żeby się go, kurwa, tylko nie rozmyślił, nie? I się udało, nie? Powiem wam, że się... Ja się nie spodziewałam tych zaręczyn. Naprawdę się nie spodziewałam, bo... Na pierścionek trzeba zasłużyć, poczekać, kurwa, pochodzić. Tak minimum 3 lata. Aż w końcu facet po 3 latach uzna, dobra, kurwa. Przez 3 lata nie poznałem lepszej. Chuj, niech będzie ta, są rozwody wyjebane. A ja oszukałam system, ja oszukałam system. Po 10 miesiącach bycia razem facet przede mną klęka, wyjdziesz za mnie? Ja pierdolę, jasne, że wyjdę, kurwa, stary. Wyszłabym za każdego, nawet gdyby mój ojciec klęknął, kurwa, nie? To już był ten etap, to pierwszy, ten lepszy, wyjebane po prostu. Dawać to. Ale ja wiem wam, że do niedawna mega mnie to wkurzało. Wkurzało mnie to, że z tymi wszystkimi najważniejszymi sprawami trzeba czekać na facetów. Że oni decydują o wszystkich, kurwa, najważniejszych momentach w moim życiu. Naprawdę. Wspólne zamieszkanie, trzeba poczekać, aż facet w końcu uzna, dobra, już nie muszę mieszkać z mamusią, nie muszę wpierdzielać jej zupek, teraz mogę jeść twoje, tylko nie przesól, bo ci jebnę, to jest oczywiste. Zaręczyny, trzeba poczekać, aż facet uklęknie. Co prawda ja pierwsza klękałam, może dlatego, kurwa, teraz jestem żoną. To jest bardzo ważne, o, to jest bardzo ważne. Dziecko, przecież sama sobie kurwa nie narucham, to jest oczywiste. Trzeba poczekać, aż on będzie gotowy. No on kurwa będzie gotowy, bo my jesteśmy zawsze gotowe, żeby sobie wycisnąć 4 kilo z pizdy. Dawaj to, jedziemy kurwa z tym. Nie?
I to mnie to zawsze wkurzało, frustrowało. Naprawdę byłam sfrustrowana. To był taki, o, tutaj gór chodził. I do niedawna właśnie miałam wrażenie, że związek mężczyzny i kobiety wygląda tak, że stoi sobie facet na kazaku, kurwa, dynda mu tutaj to, nie? Stoi. I obok stoi babka, ma taką gumę przepasaną. On trzyma tą gumę, ona zapierdala w miejsce. Po prostu ma biegnie. On trzyma i mówi, dobra, take it easy, poczekajmy z tym wszystkim, poczekajmy. Jakby puścił się wyjeba na łeb. To jest oczywiste, nie? I dziewczyny, bo jeżeli gdzieś was jest myśl, że jesteście wkurzone, sfrustrowane, że trzeba czekać na tych facetów, na tych friendly, kurwa, całe życie, wywalcie to. Wywalcie, bo tu są zderzacze hadronów, tu są, kurwa, emocje, tu jest okres, owulacja, to jest wszystko. I jeżeli byłoby na odwrót, gdyby to od nas to wszystko zależało, my miałybyśmy się oświadczyć, tylko miałybyśmy przejebane. Miałybyśmy wszystkie przejebane koncertowo. Ja wiem, że połowa z nas pooświadczałaby się w podstawówce. Nauczycielowi oczywiście, tak? Jezus Maria, Pana kocham, niech Pan się zgodzi na ten ślub, naprawdę. Ja sobie rozpisałam plusy, minusy, czytałam w prawo, to kurwa wyjdzie, naprawdę. To jest miłość prawdziwa. Sprawdzałam. Wy byście tutaj nie siedzieli, byście były rozjebane po 15 ciążach. Ja bym nie robiła stand-upu, bo musiałabym teraz zmieniać worek stomijny mojemu o 20 lat starszemu nauczycielowi, bo faceci w jego wieku już chorują na raka jelita, to gówno trzeba wymieniać, to jest straszny syf. Więc straszne się cieszę, że Tomek mi się oświadczył. Jezus Maria! Powiem wam, że jestem teraz w takim momencie życia, jestem tak, kurwa, zakochana. Jezus, ja nie wyobrażam sobie życia bez Tomka, naprawdę. Ja w ogóle nie wiem, jak wy funkcjonujecie bez mojego Tomka. Żeby nie było, że to jest taki anioł i w ogóle popełnia błędy. Popełnia. Tak, mam wszystkie spisane, kurwa, na kartce. Od pierwszego z datą, kurwa, wszystko z godziną. Pierwszy błąd. To było ponad rok temu. Dzień kobiet. Laski, są jakieś oczekiwania? Proszę, Barbara. Jest dzień kobiet? Jest jakieś oczekiwanie? Cokolwiek. Jest? No jest, prawda? Rajstopy, kurwa, nie wierzę, że to powiedział. Kto powiedział rajstopy? Ja pierdolę. Frędzel, na bank frędzel. Dostaniesz skarpety do Mikołaja, kurwa, zobaczysz. Takie siwe, takie skurwysyny obrzydliwe takie, wiesz. Same z lajkry, kurwa, żeby się potem gina ci się, żeby kłóciła. Co za mnie wkurwił, nie? Rajstopy. Takie za małe, że jeszcze się chodzi i drą, wiecie o co chodzi? Za małe, kurwa, trójki, wiadomo. Zawsze dwójka, trójka. Jakbym miała, kurwa, 1,50 m, zawsze takie są. I beżowe, że widać, fuj za jasne. Ale gnioty, o Boże, nienawidzę tego. No nic, tylko kurwa kaszane w to włożyć, nie? O czym ja mówiłam? Dobra, tutaj pan proponuje rajstopy. No kurwa, wszystkie są twoje, to ci gwarantuję. O, tak, jest, ale wiesz co? Ja nie wiem, jakiekolwiek oczekiwania, bardzo proste, malutkie, akcent, ale żeby nie przegiąć. Myślę, na przykład rajstopki tutaj, współczuję partnerce, ale nie wiem, tabliczka czekolady, kurwa, z okienkiem, spacer wokół bloku, romantyczny film na dwójce, cokolwiek, żeby nie przegiąć. Jest jedna rzecz, której ja nienawidzę najbardziej na świecie, nie cierpię. I to jest storczyk. Ja, jak dostaję storczyk w prezencie, to się czuję, jakbym miała samobójcę pod opieką, kurwa. I tak umrze, po chuj to trzymać, kurwa. W świetle mu za gorąco, to się, kurwa, poci jebaniec. W cieniu mu za zimno, to się telepie. Nie taka muzyka w chacie, nie taka, kurwa, temperatura. Nie tak śpiewasz. Popierdolony kwiat, nie? I jest dzień kobiet, patrzę. I jest pochód przez duży pokój z tym gównem. Idzie, kurwa, do mnie. Nie wierzę, to się nie dzieje naprawdę. To jest, kurwa, film. I patrzy mi w oczy. Ja co ja mam mu powiedzieć? Wiesz co, jest, kurwa, jakaś babcia ma imieniny? No szkoda, że mi jeszcze to był, kurwa, kawy rozpuszczalny i nie kupił, nie? Nie wiem, on mi z tym gównem. Rzuciłam gdzieś w kąt. Po trzech dniach wraca z pracy wkurwiony. Dlaczego ten storczyk stoi w cieniu? Wie, bo nie odpowiedział na pytanie w 1 z 10. Stoi! Stoi, no. Ale jest nowy etap.
jestem żoną i uznałam, że dobra, muszę się starać, żeby jak najdłużej utrzymać, kurwa, ten stan, dopóki się nie skapnie, że jestem równo jebnięta. Więc się staram, mówię, kurwa, będę najlepszą żoną na świecie. I uznałam, że będę się rozwijać jako żona, prawda, jako małżonka. Mówię, kurwa, zacznę czytać książki, nie? Zrobię to. Nie wiem, po chuj to się przydaje w małżeństwie, ale zaczęłam czytać książkę. Dobra, pierwsze 15 stron, ale wiem, kurwa, o co chodzi. Książka nosi tytuł Jak transportować duże ilości kokainy i żyć szczęśliwie. Słuchajcie, polecam wszystkim, zajebista książka. Tam jest opisana historia gościa, który siedzi w górach, suszy, kruszy liście koki i przygotowuje czystą kokę perłę, którą wciągało tylko 80 osób na świecie. I on ma taką zasadę, że można do niego przyjść, kupić, ale trzeba wciągnąć przy nim i można iść nad panem świat. I powiedzieć tam sobie, Jezus, jakie to jest zajebiste. Ja też chcę być takim dealerem, który siedzi w górach, suszy, kruszy, robi czystą kokę perłę, żeby ludzie do mnie przychodzili, wciągali kurwa na moich oczach i szli nad pani świat. Ale ja nie robiłabym tego po to, żeby mieć w pizdę hajsu albo plecy na mieście. Nie. Ja robiłabym to tylko i wyłącznie po to, żeby widzieć, jak bardzo komuś coś smakuje, co dla niego przygotowałam. No, już tłumaczę. Tłumaczę. Bo ja piekę, nie? Piekę. Robię taką babę na oleju, że spadają kapcie, przysięgam. I wiele razy kogoś częstowałam tą babą na oleju, bo jak stoisz jak ten pierdolnięty przy tym piekarniku robisz, to chcesz, żeby ktoś to kurwa zjadł. I kogoś częstowałam tą babą na oleju i słyszałam, nie, Wiolka, nie mam gdzie tego zmieścić. Wkurza mnie to strasznie. Ja wątpię, że jak dealer częstuje czystą koką perłą, to słyszy, nie, stary, potem będę musiała to rozbiegać, tarcza. Nie dziś. Kurwa, nigdy nie będzie takiej sytuacji, że ja poczęstuję obcego typa moją babą na oleju i on zrobi... Kurwa mać! Co to jest? Słuchaj, to jest baba na oleju. Skończ pierdolić, skąd to wzięłaś? Sama to zrobiłam, to są dwie szklanki, mąki, łyżka oleju, proszek do pieczenia, cukier waniliowy. To jest najlepsze gówno, jakie jadłem w życiu, rozumiesz? Chcę na jutro kilogram tego ścierwa. Ale ile to jest kilogram baby? Ja nie wiem, jak się waży babę. Czy mam z babą wejść na wagę, czy samą babę położyć na wadze? Słuchajcie, szaleństwo, strzelaniny, pościgi. Ludzie by sobie wsadzali moją babę w dupę na lotnisku, żeby ją transportować na drugi koniec świata, kurwa. Kurwa, za mocno się poddusiłam i bnięta. Ale laski, umówmy się. Nigdy w życiu nikt tak nie doceni naszego gotowania i pieczenia jak kokainy. Więc kurwa, apeluję. Za 2 tygodnie jest wyjazd z ministrantami do Zakopanego. Jedziemy sadzić to gówno, kurwa, to trzeba zrobić, nie? I żeby nie było, że to jest jakaś moja durna zachcianka. Nie, to jest kurwa inwestycja w przyszłość. A propos zachcianek, piękna przejście. Jeszcze nie wymyśliłam, więc po prostu robię takie chuj cięcie. A propos zachcianek. Macie jakieś takie zachcianki, których nie powinniście mieć, a macie? Że nie wiem, na przykład postanowicie sobie, że jest dieta, a chce się nawpierdalać chipsów, piwa i tak dalej. Kojarzycie to? Proszę, tak? Albo, że na przykład, nie wiem, chce się seksu, a jest grzybica i za bardzo nie wypada. Kurwa, nie ma co śmiać, to jest proza życia, błagam was. Ja mogłabym być twarzą globulek, to już było kurwa wszędzie. Ale ja mam ostatnio taką zachciankę, której nie powinnam mieć, a mam. Nie powinnam, a mam, ale mam. No chodzi za mną kurwa od 3 miesięcy, chodzi za mną dziecko, nie? Naprawdę. No ja, tu się nie ma co, naprawdę, chce mi się dziecko. Ja już jestem na tym etapie, że no kurwa głaszczę obce dzieci w Tesco w kolejce, nie? Oczywiście wszystkie skręconymi włosami to kurwa moje, nie? To jest proste. I zobacz, to jak nasza córcia. Mówi, zostaw, to nie jest kurwa nasza, jest moja córcia. Chodź, chodź za batona, chodź, nie? Ale... Raz poszła, to mych musiał kurwa odprowadzać, pojebane. Prawda. Także KitKat działa dla kogoś ten. Ale... chce mi się dziecko. Jest mi strasznie przykro, jak o tym mówię moim bliskim, znajomym i słyszę, nie no, Wiolka, ja nie wyobrażam sobie ciebie w roli matki. Mam takie, tak? A ja wyobrażam sobie ciebie pod respiratorem. Więc na pochybel poszłam sprawdzić, co tam słychać. I lekarz po wizycie mówi do mnie, no proszę pani,
posprawdzał, pogrzebał i tak dalej. Mówi, no, może się pani kochać z nogami na suficie i... Ja mówię, słucham? No z tej mąki chleba nie będzie. Jezus Maria, co za pojeb, nie? Ja wiem, że może czasem ciężko jest powiedzieć jakąś smutną, przykrą informację, ale bez przesady, żeby tutaj wyjeżdżać z przysłowiami. Co by było, gdyby każdy lekarz tak robił? Nie wiem, babka się dowiaduje, że jej syn miał wypadek, wpada na SOR, cała zaryczana, spocona. Mówi, Jezus Maria, proszę pana, mój syn... On wychodzi z sali operacyjnej, ściąga rękawiczki. No, proszę pana, mój syn, w jakim on jest stanie, jak z operacją, cokolwiek, niech pan powie, bo ja zaraz zwariuję. Proszę pani... Przyszła kryska na matys. Ale ja z tego nic nie kumam, jaka kryska, kurwa, jaka matyska, proszę pan. Proszę pani, co ma wisieć Newtonie, także kurwa, do widzenia, nie? Było pojebane. Żyję nadzieją, że tylko ja trafiłam na pojeba, że nie ma takich lekarzy. Chociaż ja często przyciągam pojebów. Przyciągam, słuchajcie, mam coś z tą mordą, nie? Nie wiem, tu jest, że ja przyciągam psycholi. I mam taką zasadę, że jak już przyciągnę psychola, to staram się być jeszcze większym psycholem niż psychol jest, żeby mu pokazać, kto jest bardziej pojebany i go odstraszyć. Na przykład mam sąsiada, który innym sąsiadom stawia znicze pod drzwiami, nie? Naprawdę, jest pojeb, jest creepy. Ja czekam, kurwa, na swój znicz. Naprawdę czekam, bo ja wiem, że na drugi dzień przetargam mu, kurwa, cały pomnik. Ja to wiem. Jakiś czas temu poszłam z kumplem do baru. Stoimy sobie, zamawiam drinka. Tu stoi mój kumpel. I nagle, słuchajcie, czekamy na drinka. Wchodzi typ, przesuwa, kurwa, mojego kumpla. Po prostu przesuwa go. I on zatrzymuje się tu, tutaj. Tutaj pogadamy. To jest super miejsce do pogadania, nie? Porozmawiajmy, to jest spoko. Więc ja się odsuwam i typ robi coś takiego, nie? Aha, mamy pojeba. Nie? Dostaję drinka w międzyczasie, ale nie ma szans, że ja zapłacę za drinka i odejdę. Nie, ja mu pokażę, kto jest bardziej popierdolony po prostu. Więc patrząc mu prosto w oczy, robię... Napierdala cały czas język, nie? Nie odpuszcza, nie? Robię... No kurwa, jest tylko jedna droga, więc ja robię... Po czym on się do mnie nachyla powoli i mówi, smacznego! Kurwa, i odchodzi. Zostawia mnie z tym, nie? No coś, słuchajcie, coś z tą mordą jest. Słuchajcie, jakiś czas temu wróciłam z trasy i nazbierało się miliard prania, miliard. Mam taką malutką pralkę. Uznałam, dobra, nie ma szans, że ogarnę to w tej pralce, więc znalazłam taką pralnię miejską w Gdyni, jak na filmach i pojechałam, załadowałam wszystkie, kurwa, 5 pralek, wszystkie 5 suszarek. W 2 godziny byłam obrobiona i tak mi się spodobało, że powtórzyłam to jeszcze 16 razy. I pewnego dnia podchodzi do mnie menadżerka tej pralni, mówi, pani Wiolu, jest taka sprawa. Czy nie zechciałabyś może pani twarzą naszej pralni, nie? Ja mówię, kurwa, co jest z tą mordą? Co jest? Ja mam łeb jak bęben, kurwa, o co chodzi, nie? Nie chcę, dzięki, nie? Przez jakiś czas była beka, że mam być twarzą pralni Speed Queen. 2 tygodnie później dostaję maila, przysięgam, dostaję maila. Pani Wiolu, jest takie pytanko, czy nie zechciałabyś może pani twarzą naszego produktu na biegunkę? Na biegunkę, kurwa, ktoś patrzy na mnie i ma takie, ta typiara to sraczka, idziemy w to. To jest zajebista jest. Nie zgodziłam się ani na sraczkę, ani na pralnię, a byłam głupia. Kurwa, mogłam skosić fajny hajs. Mogłam. Już widzę ten billboard przedzielony na pół i z jednej strony ja taka przyłapana, obsrana, wiedział, gdzieś zmieszana. Z drugiej strony taka uśmiechnięta, kurwa, oparta o pralkę. Jest napis, dupa obsrana, ale gacie czyste, kurwa. To są takie, ja wiem, to są porąbane rzeczy, wiecie, jest najlepsze, że ja to muszę gdzieś testować, nie? Sprawdzać te obleśne, durne żarty. I mamy w Gdańsku taką scenę 107. Z Piotrkiem występujemy regularnie co miesiąc i tam tylko testujemy nowe żarty. Ja to prowadzę, ale też występuję. I byłam jeszcze wtedy narzeczoną, nie byłam żoną.
jestem mega zestresowana, bo jak mówi się nowe rzeczy, to nie wiadomo, czy to będzie fajnie, czy to będzie totalna kicha, więc jest właśnie sraczka, pot i generalnie jest wszystko tak. 5 minut przed występem podchodzi do mnie jeszcze wtedy mój narzeczony i mówi tak: słuchaj, Wieruś, jest taka sprawa, bo słuchaj, bo ja, wiesz, bo ja, słuchaj, zaprosiłem moich rodziców na twój występ dzisiaj, wiesz? Bo fajnie jeszcze, gdyby oni przed ślubem się dowiedzieli, czym ty się zajmujesz, wiesz? Ja mówię, kurwa, nie wierzę, nie? Mówię, naprawdę, stary, on mówi, ale oni są wyluzowani, fajni, otwarcie, więc oczywiście podjął decyzję za mnie. Nie wystąpiłam, poprowadziłam tylko ten wieczór, ale miałam takie, ja pierdzielę, gdybym ja robiła coś gorszego pod hasłem występ, bo oni mieli tylko w głowie to, że ja jeżdżę po Polsce i występuję. Nie? A hasło występ jest bardzo szerokim pojęciem. Ja równie dobrze w ich głowach mogłabym stać na scenie w garsonce i napierdalać na flecie, nie? I tak sobie pomyślałam, kurwa, gdybym ja robiła coś gorszego pod hasłem występ niż stand-up, bo ja też zdaję sobie sprawę, że jeżeli jest ktoś na tej sali powyżej 65 roku życia i patrzy na mnie, to nie ma takiego: wymarzona scenowa! No nic, tylko kurwa bić z nią kotlety, zajebista jest, bierzemy ją na chatę. Nie, ja wiem, że tak nie jest. Ale gdybym jednak robiła coś gorszego niż stand-up na scenie, na przykład striptease, to ja wiem, że on i tak by ich kurwa zaprosił. Ja w kokomo na róże jadę, cisnę. O, tata Grzesiu mama Eulalia, hej! Jak tam wam się Gdańsk podoba, co? Co tam dzisiaj zjemy na kolację? Taniec prywatny chcecie? Nie, za długo. W domu wam kurwa przy parapecie zatańczę bez sensu, nie? Ja wiem, że tak by było. Ale jest jedna rzecz w kokomo, która mi się zajebiście podoba i zazdroszę tym dziewczynom, to jest to, że one potrafią zrobić szpagat. Jezus Maria, to jest moje marzenie, naprawdę, od zawsze. Zawsze chciałam umieć zrobić szpagat. Nie umiem, ale jak się zastanowiłam, to pomyślałam sobie, kurwa, w sumie dobrze, że nie umiesz zrobić wylaszczyk, bo ja wiem, że gdybym potrafiła zrobić szpagat, to bym go w chuj nadużywała. Naprawdę. Ja bym, kurwa, chodziła szpagatem, przysięgam. Ja bym jebała szpagat wszędzie. Komuś by coś spadło na ulicę, bym robiła kurwa popisówkę. Bo ja uwielbiam się popisywać. Uwielbiam, ja mam gówno w głowie. Uwielbiam. Właśnie takimi pierdołami. Ja na przykład umiem zrobić dupę językiem. Naprawdę. To jest to, co ja mam w głowie, słuchajcie. To jest to. Ja nie, słuchajcie, nie przyswajam żadnej wiedzy, zero kurwa informacji, oglądam wiadomości, to się kurwa tu odbija, tu jest przeciąg, tędy wpada, tędy spierdala, nic, zero wiedzy, nie przyswajam żadnej wiedzy, jestem tępą dzidą i tu jest tylko miejsce na dupę językiem, naprawdę, to jest to. I zaczęłam się zastanawiać, czemu jestem tępą dzidą, co się wydarzyło. Kiedyś byłam naprawdę inteligentną, fajną kobietą, przysięgam wam, ja kiedyś miałam magistra z resocjalizacji, właściwie mam, do dziś. Prawda, ja mam magistra z resocjalizacji. Ja pracowałam w zakładzie karnym, miałam pod sobą 86 skazanych. Dziś, kurwa, jestem tak tępa, że mogłabym być 87 skazanym. Przecież... I zaczęłam szukać, zastanawiać się, dlaczego nie przyswajam wiedzy, co się dzieje, dlaczego mam tylko dupę językiem w bani. I połączyłam to ze zmianą kolorów włosów. Tak mi łatwiej. Naprawdę, bo różnie ludzie reagują na różne kolory włosów. Jak widać, ja tu już miałam, kurwa, plejadę wszystkiego na tym łbie. Naturalnie jestem brunetką, prawda? Mózg się broni. I jak byłam brunetką, wtedy zrobiłam magistra, to ludzie mieli takie: a, jesteś, nie macie spoko. Jak byłam ruda, to ludzie byli sceptycznie nastawieni. Mieli takie: a, brudna ruda, chuj, 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 nie? Ale odkąd zaczęłam być blondynką, to nagle wszyscy są dla mnie mili, wszystko mi tłumaczą, mówią do mnie powoli i mnie pojebało, kurwa, ja od 2 lat nie wiem, gdzie leży Szczecin, nie? I znam wam przykład, naprawdę. Wchodzę na stację benzynową i zadaję bardzo proste pytanie, bo nie widzę, więc się pytam: przepraszam, gdzie tutaj jest toaleta? I facet do mnie mówi: wychodzi pani na zewnątrz i na lewo, na lewo, na lewo. I mówi: Jezu! Pan po udarze i tak szybko wrócił do pracy? Wychodzę, nie? Na
złość chujowi idę na prawo, kurwa, nie? Żebym miał. Mogłam, kurwa, okrążyć i wrócić. A gdzie? Ale gdzie? Nie? Powiem wam, że ja do niedawna wychodząc na scenę strasznie się stresowałam. Nie? Dzisiaj spoko, był ten stresik, bo zawsze jest stres. Ale kiedyś stres był paraliżujący. Poziom, kurwa, 1000 miliard. Jak ktoś mnie zapowiadał tak jak Mieszko dzisiaj, to ja stojąc gdzieś tam w kulisie cały czas w głowie sobie powtarzałam: dobra, Walaszczyk, daj z siebie wszystko, udowodnij, że kobiety nie tylko do garów, chuj ci w dupę patrzeć, gruba się jebany, że... I tak wiemy, że wypożyczasz te auta, biedaku. Wyjdź na scenę, rozpierdol, daj najlepszą energię, rozwal ludzi. I wychodząc na scenę cały czas w głowie sobie powtarzałam: udowodnij, że kobiety nie tylko do garów, daj siebie wszystko, rozpierdol, daj najlepszą energię i zrób najlepszy wieczór na świecie. I się witałam z publicznością. Aż w pewnym momencie uznałam: Jezus Maria, to jest tylko stand-up. Naprawdę. Albo kogoś rozśmieszę, albo nie. Nic więcej się nie wydarzy. To nie jest operacja na otwartym sercu u 4-letniego chłopca. I jak sobie to, słuchajcie, powiedziałam, jest 100 razy lepiej, jak ręką odjął. Od tamtej pory, wychodząc na scenę, cały czas w głowie sobie powtarzam: ja pierdolę, jak dobrze nie jestem lekarzem, kurwa mać, nie muszę przeprowadzać operacji na serce. I się witam. Ale wyobrażam sobie, że lekarz stojąc nad stołem operacyjnym ma w głowie podobną mantrę: ja pierdolę, jak dobrze nie jestem stand-uperem, kurwa mać. Ludzie by się nie śmiali, to była jakaś masakra. Siostro stanie i robi słaby żart, rozpinając rozporek. Ona zaczyna klękać. Mówi: żart, kurwa, tu wątrobę nie widzę, pojebało cię. Ona zaczyna płakać. Jest dziwna sytuacja. W dodatku to jest jego prawdziwa siostra, więc jest taka, kurwa, double siostra. Wiem. Kurwa, ja to lubię, wy się śmiejecie. Obleśna, ale się śmiejecie, nie? Ja bym to jest, wiecie, jakie to jest fajne? Mamy najlepszy zawód na świecie. Patrzymy, jak ludzie się uśmiechają. To jest cudowne, bo w dzisiejszych czasach ja uważam, że ludzie za mało się uśmiechają. W ogóle obcy ludzie na ulicy w ogóle się do siebie nie uśmiechają. Naprawdę, to jest jakieś dziwne. Jak już ktoś obcy się uśmiecha, to już jest, kurwa, coś nie tak. Ja wiem po sobie, że jak jakiś obcy facet się do mnie uśmiechnie, mam taki: o, a bank zaraz będzie wyrywał, trzeba spierdać. Jak jakaś obca kobieta się do mnie uśmiechnie, mam takie: na bank mam coś na mordzie, coś, gdzie jest kibel, kurwa, muszę sprawdzić, nie? Ale pomyślałam sobie, że skoro ten uśmiech jest taki rozbrajający, hipnotyzujący, to jak już popełniać przestępstwo, to na maksa, z uśmiechem na twarzy, byłoby milej, łatwiej, przyjemniej. Wyobrażam sobie, że wchodzę do warzywniaka, mówię: dzień dobry, piękna dzisiaj pogoda, biorę jabłko, gryzę na jej oczach i, kurwa, wychodzę, nie? Ja mam za ciasny garnek, ja pierdolę, faktycznie, nie wieje, nie? Ja, słuchajcie, ja uwielbiam dobrą energię, uwielbiam. Mam przyjaciela, który jest trenerem personalnym. Kojarzycie klimat trenerów personalnych? Tam się zwracam. Kojarzycie czy nie? A jak, kurwa, kojarzycie? Słuchajcie, ja mam przyjaciela, Adrian Hoffman, który jest trenerem personalnym i to jest niesamowite. Oni się ciągle, kurwa, uśmiechają. Trenerzy personalni, po prostu to jest niesamowite. On się ciągle szczerzy. Cały czas jest, kurwa, tułyt napierdalać do przodu! Energia, kurwa, napierdalaj! Ja się czasem zastanawiam, na ile Adi jest psychopatą, a na ile on jest trenerem personalnym, bo to jest, kurwa, niemożliwe, żeby się tyle uśmiechać. Ja wiem, że on tam wpierdala olej kokosowy, jagody goi, ale, kurwa, bez przesady, nie? Naprawdę, to jest, u niego w ogóle nie ma narzekania. Nie ma narzekania, kurwa, jak jest problem, trzeba go rozwiązać, wyciągnąć wnioski i napierdalać dalej, nie? Nie ma, jakiś czas dzwoni do mnie, jakiś czas temu dzwoni do mnie Adi, mówi: cześć, Wiolka, co u ciebie? Ja mówię: Adi, szczerze, no nie chce mi się gadać za bardzo. Od 3 dni mam grypę żołądkową, 16 razy dziennie jestem na kiblu, kurwa, nie mam już siły. Mówi: stop, Wiolka, nie ma narzekanta, nie ma, ile tam masz do tego kibla, 5 metrów? Ja mówię: no będzie 5 metrów, nie? Mówi: 5 metrów razy 16, że wracasz do łóżka, kurwa, chcę ci właśnie powiedzieć, że w przeciągu 3 dni zrania zrobiłaś prawie 0,5 kilometra, zajebiście, piwo, te, kurwa, nawadniaj się, nie? Słuchajcie. Ja centralnie cieszyłam się, że miałam sraczkę. Naprawdę. Miałam takie: wow, kurwa, tak to się robi, tak to robimy, nie? On jeszcze lekko na koniec rozmowy mi dorzucił: już dawno mówiłem ci, że powinnaś przeczyścić jelito grube, bo masz jeszcze pewnie gówno sprzed Bożego Narodzenia. Wie, kurwa, Adi. Ale to jest ważne, kurde, ta dobra energia jest mega ważna. Ja powiem wam, że jakiś czas temu nie miałam tej dobrej energii. Ja przez rok nie robiłam stand-upu, rzuciłam stand-up, totalnie. Bo zachorowałam na poco, wiecie? Zachorowałam na poco, bo tak nazwałam depresję.
tak nazwałam depresję, ponieważ to zasrane pytanie towarzyszyło mi kilkanaście razy dziennie, kilkaset razy dziennie, kilka tysięcy razy dziennie. Po co ja siedzę w chacie, skoro jest sobota, mogłabym gdzieś wyjść, potańczyć, ale po co ja mam się malować, potem ocierać się o te spocone pachy, patrzeć na te nachlane mordy? Po co ta baba jedzie na rowerze, skoro i tak kurwa nie schudnie? Po co te auta są srebrne, czarne, skoro mogłyby być różowo-jaskrawe, różowo-pomarańczowe? I pełno takich pytań, po co, po co, po co, po co, po co, po co, po co? W końcu doszłam do etapu, po chuj. Po chuj ja w ogóle istnieję, po chuj ja w ogóle robię stand-up, po chuj ja w ogóle teraz mówię do ludzi ze sceny i po striliardzie zadanych pytań, po co po chuj, 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 doszłam do najważniejszego pytania, po chuj ja w ogóle mam depresję, kurwa, czy mnie popierdoliło? I tak wyszłam z depresji, polecam, nie? Naprawdę. Ale tak, nie robiłam stand-upu przez rok, bo uznałam właśnie, że jestem beznadziejna, nie nadaję się do tego, będę żyć jak normalna kobieta, znajdę normalną pracę i to był cudowny moment w moim życiu, bo zaczęłam szukać normalnej roboty i usiadłam sobie sama ze sobą i zaczęłam gadać do siebie. Mówię, dobra, Wiolka, jak masz iść do normalnej roboty, to znajdźmy sobie pracę, w której nie będziesz się męczyć, poszukajmy czegoś, w czym jesteś zajebista. I takim właśnie to tokiem rozumowania znajdziemy sobie pracę, w której nie będziesz się męczyć. I znalazłam dwie rzeczy, w których jestem zajebista. I dwie rzeczy to już jest lepiej niż zero rzeczy. I to są kalambury i grzybobranie. Żadna rodzina maślaków mi nie spierdoli, nie ma szans. Ja nawet te kurwa dzieci kurki wydłubuję, naprawdę. No, kalambury, no nie ma z tym związanej żadnej roboty. Zostaje grzybobranie. Ale to jest kurwa w chuj ludzi w tym lesie. Mega konkurencja, trzeba mieć dobre miejsce na drodze. Poza tym to jest tylko praca sezonowa, zimą chujnia, przecież bym kurwa mrożonych nie sprzedawała. Pomyślałam sobie, dobra Walaszczyk, musiałabyś się jakoś wyróżniać kurwa w tym lesie, na tej drodze, musiałabyś się wyróżniać, po prostu, tam jest za dużo ludzi. No i niestety, las, droga i kobieta. Kojarzy mi się z jednym. A potem sobie pomyślałam, kurwa, a gdyby do tego kupowali grzyby? Przepraszam, zrobię panu loda, ale kupi pan kurki. Po pierwszym razie uznałam, że dobra. Wolę już dawać dupy na scenie. Bo trochę tak jest, że jak my mówimy o swoich sprawach prywatnych, dodajemy dupy. I wróciłam. I zaczęłam się przysłuchiwać moim kolegom, o czym oni mówią na tej scenie. Zaczęłam ich obserwować. I przypomniało mi się, o czym mówili, zanim jeszcze rzuciłam stand-up. I to jest niesamowite. Bo każdy facet, każdy stand-uper, mój kolega, przynajmniej raz poruszył temat, jak to mu laska nie robi loda, jak to ona mu nie ciągnie, jak to on nie bzyka kurwa wszystkiego. Typ ma mordę jak pizza. Pierdoli żerucha, nie? Nie ma szans. No baja w chuj, nie? Baja. Leci kurwa bajkopisarz. O, no, no, no. Ja zaczęłam się zastanawiać, czemu my jako kobiety, stand-uperki, nie jest nas wiele, ale kurwa jesteśmy. Czemu my tak luźno nie gadamy o minecie? Czemu my nie zaczynamy występu? Ale mi wczoraj wyliza! Czemu? Czemu my tak luźno o tym nie gadamy? Czemu ten temat minety nie jest tak popularny? I pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy? Bo nie ma czym! Bum, kurwa! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie ma! Częściej kurwa smutne i przykre niż fajne. To już źle wygląda. On tam się męczy jak buldog francuski, kurwa zaśniony. Chuj wie, co on wcześniej jadł. Co my stamtąd kurwa wyciągniemy? Kebab, kurwa kapusta pekińska, papryka, sos ostry, kurwa mieszany z czosnkowym. Bo nie ma szans, że przed tym kurwa myje zęby. Widziałeś kiedyś faceta, który myje zęby przed minetą? A, jeszcze ząbki, kochanie. Nie. Jesteśmy tak jebnięte, że się kurwa czeszemy do loda. Gdzie jest robią przedziały? Może tutaj? Może do Bierańca, kurwa, nie wiem. To do Bierańca, mamo, do Bierańca. Zawsze się tam zgubi, kurwa, zawsze. Wita się z ciocią, jakby się kurwa przedstawiał. Wiem, kim jesteś, Tomek, kurwa, co ty się przedstawiasz? Co ja mam odpowiedzieć? Jakiś durny dialog z cipą, o co chodzi? I zawsze się tam zgubi, zawsze gdzieś na dół, kurwa, pójdzie, jest. No dupę mam zawsze umytą, po prostu. Wylizuję, jak kotka, wylizuję, jak kotka. Kłaczek poszło dalej, liże. O co tam chodzi, co tam się dzieje? Nie wiem, kurwa, jakimś cudem już jest z tej strony. Idzie tu, idzie, jak glono jak się wspina. Idzie, dochodzi tu. Buźka schodzi na dół z powrotem i idzie, no.
No można powiedzieć, że się sama w dupę całuje śmiało, naprawdę. I moje kurwa ulubione pytanie, ulubione. I ty kurwa patrzy spod tej cipki. Doszłaś, doszłaś, doszłaś. Tak kurwa doszłam, doszłam, wyszłam, poszłam, przeszłam. Nie wychodzi. Śmieszne są te wszystkie tematy związane z pisią, z pisiakiem. Wkurwia mnie to, jak mówią, że kobietom coś nie wypada. O, Wiolka jest wulgarna. Wiolka mówi o obrzydliwych rzeczach. Ona za dużo przeklina. Chuje tam. Nam nie wypada. Ale jak nam macica po porodzie wypada, to jest spoko, ale nie wypada wam przeklinać. Przeklinać wam kurwa nie wypada. Jak wypada płcipska, spoko, to jest okej, nie? Wkurza mnie to. Nie ograniczajmy się. Jezus Maria. Nie ma lepszych kurwa i gorszych. Trzeba napierdalać życie i tyle. I mam teraz do was takie pytanko, a propos obrzydliwych tematów. Śmieszy was i bawi was ciągnięcie druta? Bara, bara, nie zapytam. Mnie nie bawi, naprawdę. Mnie nie bawi ciągnięcie druta, nie bawi mnie to. To nie jest temat, który mnie bawi, naprawdę. Mi to po prostu smakuje. Żartuję, nie, de, fuj, nie. De, wykrzywiam mordę jak po ciepłej wódce, naprawdę. Fuj. Właściwie to jest ten sam rytuał, co z ciepłą wódką, kurwa. Najpierw jest sok jabłkowy, drut i sok jabłkowy na pobite, kurwa. W domu sok jabłkowy schodzi paletami jak na weselu, przysięgam. Ja czasem nawet, żeby nadać sens połknięciu, to wznoszę sobie w głowie toast. Że nasze dzieci miały piękne matki. Polecam, jest łatwiej. Bo ja nie wiem, o czym wy tam sobie dziewczyny myślicie, robiąc loda mężowi, czy tam komukolwiek, ale ja jak robię loda mojemu mężowi, to się rodzi jedno pytanie. Gdzie ja kurwa źle skręciłam, nie? Co się dzieje? Gdzie ja popełniłam błąd? Co się kurwa... Bo to nie jest tak, panowie, że my myślimy takie, o, żeby było mu dobrze, jak najlepiej. Chuj, kurwa, niech to się skończy jak najszybciej. Błaga. I ja mam taką myśl, gdzie ja źle skręciłam? Czemu ja kurwa za to nie biorę pieniędzy? Tyle lasek to kurwa ogarnęło. Jestem frajerką życia. Naprawdę. Tylko weź to teraz załatw po ślubie. Weź wycygań hajs od męża. Za loda. Strasznie ciężka sprawa. Próbowałam, naprawdę próbowałam. Była ta rozmowa bardzo inteligentna. Jakiś czas temu podjęłam tą rozmowę. Mówię tak. Słuchaj Tomasz. Wiesz ile teraz masło kosztuje? Wiesz? Masło jest w chuj drogie, bardzo dużo. Kawa na stacji 7 zł. Osobno sobie liczą za mleko 3 zeta. Ja muszę gdzieś dorobić, wiesz, tak się składa, że muszę gdzieś dorobić, bo w stand-upie, no ciężko, no kurwa, no wiesz jak to jest, nie? Raz przyjdą, raz nie przyjdą. No ale gdzie ty dorobisz? No co ty jesteś stand-uperką? A tak się składa, że uwielbiam ciągnąć druta, połykać, marszczyć, tam uwielbiam. Tak, uwielbiam to. No nic, kurwa, będę musiała pójść po ludziach także, wiesz. Będę musiała po ludziach, naprawdę. Nie chcę, ale muszę. Mówi, dobra, ile chcesz za tego loda, nie? Ja mówię, nie wiem, ile tam się teraz bierze, nie? Mówi, no ale ja wczoraj dałem 200, także wiesz. Tyle ode mnie, dzięki śliczne! Dzięki. Mieszka Minkiewi. Wielka Walaszczy! I band! Wow.